Magazyn Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, odcinek 18. Tanecznym krokiem przez Elbląg. Nowe hangary na lotnisku w Szymanach. Samorząd wspiera produkcje filmowe. Lubawa wspomina Kazimierza Kowalskiego. Taniec łagodzi obyczaje, tak śpiewała Majka Jeżowska w piosence Margarita. I jak się tu z tym nie zgodzić? Któż nie lubi tańczyć? Oj, nieliczni. Nieliczni za to potrafią tak tańczyć. W Elblągu odbywa się co roku jedna z największych imprez tanecznych w Polsce. Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup skierowany jest do tancerzy z całego świata. Ponad 700 startów i kilkuset tancerzy z około 30 krajów. Jest na co popatrzeć. Gratuluję panu dyrektorowi wspaniałej organizacji. Dziękuję Federacji też Tańca Sportowego, że może to się odbywać właśnie u nas na Warmii i Mazurach. W pięknym mieście Elblągu. Gratuluję, panie prezydencie. Gala wieczorna to tradycyjnie półfinały i finały. Tańce standardowe i latynoamerykańskie w wykonaniu największych sław niejednego powalą na kolana. Już teraz gorąco polecamy kolejną edycję. A może nawet pójdźmy krok dalej i rozpocznijmy naukę tańca. Lotnisko w Szymanach rozwija skrzydła. Zostały tu otwarte dwa nowoczesne hangary i nie są to słowa na wyrost. Za to obiekty przytłaczają swoim ogromem. Hangar to duży budynek o wnętrzu jednoprzestrzennym, służący do zabezpieczania samolotów. No taki na maksa innowacyjny garaż. Wiadomo, branża lotnicza jest bez wątpienia w tej chwili w kryzysie. My wiemy, w jaki sposób nasze lotnisko się rozwija. Mamy odpowiednie plany i to jest odpowiedź na pytania inwestorów. Pojawiają się pierwsze dwa hangary, które są i dla przedsiębiorstw, ale również dla szkół lotniczych, które mocno są osadzone na naszym lotnisku. Hangary przeznaczone są przede wszystkim dla szkół lotniczych. Każdy ma powierzchnię około 500 metrów kwadratowych. Na żywo robią mega wrażenie. Jednym już zainteresowała się szkoła lotnicza Bartolini. Będą to hangary wykorzystywane na małe samoloty, czyli tak zwane General Aviation, ale z tym związane są również symulatory, na których będą się kształcić piloci i proszę zauważyć, będą to piloci dla linii lotniczych, które obsługują samoloty Boeing 737, czyli dla dużych samolotów. Szczytno również rośnie w oczach. Od lotniska miasto dzieli zaledwie 10 km. Obserwuje się wzmożenie ruchu turystycznego. Takie inwestycje służą i lokalnej społeczności. Jest to nasze okno na świat. Bardzo się cieszę, że lotnisko mimo tej sytuacji, jaka teraz w tej chwili panuje w naszym kraju, ale rozwija się. Dzisiejsze to spotkanie, otwarcie hangarów jest takim bardzo dużym impulsem, który pozwoli jeszcze bardziej otworzyć się, otworzy nasz region na Europę, na cały świat. Urząd Marszałkowski w Olsztynie w lotnisku widzi swoją perełkę i nie szczędzi środków na jej cel. Ani starań. Plany są rozbudowane dosłownie. Działania nasze są skupione na zagospodarowaniu około 100 hektarów obszarów wokół lotniska, które chcemy uaktywnić gospodarczo, uzbroić, przygotować dla przyszłych inwestorów. No i oczywiście przy założeniu, wykorzystaniu pieniędzy unijnych jeszcze tej kadencji i następnej perspektywy chcemy uruchomić swoistego rodzaju gospodarczą dolinę lotniczą na Warmii i Mazurach. Szymany nie zwalniają tempa i ewentualne trudności w branży lotniczej nadrabiają skutecznie innymi metodami. W końcu dobry gospodarz poradzić sobie musi w każdej sytuacji. Pandemia zahamowała rozwój w wielu dziedzinach, ale krok do tyłu nie wyklucza dwóch do przodu. Samorząd województwa wspiera produkcje filmowe. Warmińsko-Mazurski Fundusz Filmowy został powołany na początku 2017 roku przez marszałka województwa Gustawa Marka Brzezina. Coraz więcej mamy laureatów naszych konkursów, to już 25 filmów dofinansowanych przez Regionalny Fundusz Filmowy. 8 filmów fabularnych, 14 dokumentalnych i 3 animowane.
Natomiast fundusz będzie obchodził pięciolecie w najbliższym roku. Cieszymy się, że to już ponad 3,5 miliona złotych zainwestowanych właśnie w działalność filmową w naszym regionie. Duże zainteresowanie, też wiele nagród filmów wskazanych, bo około 60 nagród różnych form międzynarodowych nasze nagrodzone, wyróżnione filmy otrzymały. Także gratulujemy, dziękujemy i przygotowujemy się na następny sezon. Przedsięwzięcie ma na celu finansowe wspieranie produkcji filmowych związanych z województwem warmińsko-mazurskim, które mogą przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu oraz budowania jego pozytywnego wizerunku poprzez tematykę, twórców i realizację filmów w regionie. Trafiają do nas twórcy z pierwszej ligi, jak Jerzy Skolimowski, Małgorzata Imielska znakomicie zadebiutowała. Przecież naszym człowiekiem w cudzysłowie, ale chociaż ten cudzysłów śmiało można zdjąć, jest Piotr Domalewski, który świetnie zadebiutował Cichą nocą. Zdobył mnóstwo ten film nagród na festiwalach krajowych i zagranicznych i później ten sukces się jeszcze bardziej uwidocznił w jego kolejnym filmie Jak najdalej stąd. W sumie mamy 60 nagród na koncie tych filmów, które dofinansowaliśmy, co nas plasuje w absolutnej czołówce. Warto dodać, że ocenę merytoryczną projektów organizatorzy 6. konkursu Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego powierzyli Agnieszce Holland, Łukaszowi Adamskiemu i Andrzejowi Serdiukowi. Finansowe wsparcie w tej edycji wynosi łącznie 700 tysięcy złotych. Pomagał wybić się, zaistnieć rodzimym, uzdolnionym muzycznie śpiewakom. Teraz to samorząd województwa warmińsko-mazurskiego czuwa nad pamięcią Kazimierza Kowalskiego. Kazimierz Kowalski to śpiewak operowy, znany na całą Polskę, ale również i koncertujący na całym świecie. Jak widać, nie tylko ta wielka sława była na wielkich scenach, ale również i w środowisku lokalnym i często gościliśmy Kazimierza Kowalskiego, który był twórcą polskiej opery kameralnej. Wszystko prawda. Popularyzator muzyki poważnej, opery i operetki nie oczekiwał wielkich scen, chociaż z nich słynął. Zawsze dawał cenne występy, niezależnie od miejsca. Pan Kazimierz Kowalski bywał w naszym ośrodku kultury. Ostatni jego koncert i zorganizowany przy jego współudziale odbył się w 2015 roku na deskach naszej sceny w Miejskim Ośrodku Kultury w Lubawie. Tym razem role się odwróciły. To koncert ku pamięci wielkiego artysty. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie do Lubawy zostali zaproszeni wybitni artyści z regionu. Wystąpi z nami pani Aleksandra Gudzio, mezzosopranistka, która urodziła się w Olsztynie. Wystąpi też pani Magdalena Tokajuk, związana z Filharmonią Warmińsko-Mazurską. Dodam nieskromnie, że ja również pochodzę z Warmii i Mazur, bo urodziłam się w Szczytnie. Repertuar był bliski sercu polskiego śpiewaka operowego. Muzycy znali się, stąd łatwość w doborze utworów na ten szczególny koncert. Będąc dyrektorem Teatru Wielkiego w Łodzi, doprowadził do wystawienia między innymi właśnie Hrabiny Maricy. Miałam ten zaszczyt i wielkie szczęście, że powierzył mi wykonanie w tej operetce główną rolę, rolę Maricy. Chciałam zaprezentować Państwu arię z tejże operetki. Kazimierz Kowalski zmarł w tym roku na dzień po ukończeniu 70. urodzin i przed jubileuszem 50-lecia pracy artystycznej. Potrzeba zorganizowania wieczoru wspomnień spotkała się z gorącym przyjęciem publiczności.